Dzień dobry ludziska, cześć, no ja z tej strony witam i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii w Mount & Blade 2 Bannerlord. Drodzy Państwo, coś się wydarzyło dziwnego, że mamy jakimś cudem wojnę z Wlandią. Zobaczmy jak to wygląda i... Dobra, przecież mamy sojusz z Zachodnim Cesarstwem, no i przez to, że oni się między sobą zaczęli bić, to analogicznie my do tej wojny dołączyliśmy, jak miewam, tak to pewnie działa. Dobra, no czyli widzę, że w sojusze na tym modzie działają naprawdę fajosko. Możemy sobie teraz moją postać ulepszyć, bo awansowałem. No i damy sobie bonus. Myślę, że może właśnie w taktyce? Taktyka by się, powiem wam, bardzo przydała. Ewentualnie w jeździectwie, żeby jeszcze je zboostować. Ale jestem w sumie już bardzo szybki. No a taktykę mam jeszcze na zapas możliwości do ulepszania. To nie wiem, czy mi się to opłaci. Lub damy sobie w urok. Oj, dajmy sobie w urok. A tutaj punkta rozdamy. Na, mamy konflikt asymetryczny. Twoje jednostki zadają o 10% większe obrażenia w symulacjach. Na terenach śnieżnych i leśnych. Tu natomiast na terenach otwartych, jak ruiny, wiecie co, bierzemy to zdecydowanie, ponieważ my w late game będziemy walczyli na stepach w dużej mierze. O, i od razu, słuchajcie, mesu, możemy oddać jej kłeścika, jeszcze jej możemy pomóc, no i wspaniale, no bo będziemy starali się założyć państwo na stepach, no to na stepach tych bitew będzie bardzo, bardzo dużo. No, zresztą wyślę tego, dobra, kurde, bele, słuchajcie, kisty. Komu mam to wysłać? To jest na pewno Messuj. To jest Messuj. Trzymaj, panienko, złota posła. Nie będę do niej, kurde, byle latał. Bez sensu, jak ode mnie ucieka. No dobra, trzymaj. 3 punkty w uroku zdobyte, już 116. Jest to bardzo dużo. Zobaczmy, co daje w ogóle 125 punkt, bo to jest punkt, kiedy się kolejna rzecz odblokuje. I to nam daje tak. O 50% mniejszy koszt we wpływach za inicjowanie decyzji związanych z królestwem. Myślę, że lipne. Tu natomiast... Aha, obie są takie średnie. No bo raczej będąc przywódcą klanu, o wpływy się nie martwimy. Oj, ta muzyczka stepowa, słyszycie? Lubię, jak ona jest, ale jest bardzo rzadko. W sumie z jednej strony to jest dobre, bo gdyby leciała non-stop, no to wtedy mielibyśmy jej przesyt, a tak jednak jest inaczej. Jednak jest inaczej. No i teraz takie pytanie, czy faktycznie chcemy ruszyć na tą Wlandię i im pomóc, czy jednak to olewamy? No, walka z Wlandią byłaby ciekawa. Byłaby bardzo ciekawa, no ale to na pewno nie jest taką małą armią, jaką obecnie posiadam. Dobra, bierzemy szlacheckich, ty masz kolego bandyci, to może nie najpytanie. On leci do Makeby i zobaczcie, znowu są Makko. Znowu są Makko i Makko mają konnych łuczników, mają też trochę piechoty. Gonimy, czemu nie? Dziobnijmy sobie dziadów, są od nas wolniejsi chyba. 4-7, 4-9, tak, no i mączek nam pomoże. Zobaczcie, to jak nam pomoże, to... Wiecie co, zobaczmy jak z taką pomocą wyjdzie bitwa na automacie. I wyjdzie ona dobrze, u mnie nikt nie zginął, rewelacja, trzy koła w ogóle zrobiłem na tym. Wow, aż trzy koła, kurde ludzie. Dobra, bierzemy wszystkich, dawaj mi wszystkich normalnie, bo jest obok miasta, to od razu tam sprzedam. Łupy bierzemy też wszystkie i panie Hanie, cóż masz dla nas za zadanie? Aha, że najmików, tak? A nie, oficjalnego poborca podatków. Okej. Aha, w ten sposób. A, wioski. No dobra, no zrobimy to. To jest niedaleko, bo w Makebie. Relacje w sumie z nim nie wiem, czy jest sens podbijać, bo będzie naszym wrogiem w przyszłości. Ale tak naprawdę, dlaczego by nie spróbować? No to pokaż mi teraz, co my tu mamy ciekawego. To wszystko sprzedajemy. Dużo kasy. Odbijamy się, a dopiero co... Uuu, patrzcie, ci są. A dopiero co wydałem tyle na zbroję, a już mamy... Prawie, no 40 ponad tysięcy. Wspaniale. Za to bym chciał mieć lepszą szabelkę, bo ta moja jakoś tak, no, no jest niby długa, ale no nie mam, mam poczucie, że nie robię zbyt dużo. Ewentualnie, aha, no tak, tu też muszę ten awansować. No właśnie. Dobra, zbierzmy tego questa. No i myślę, że udamy się do Wlandii coś tam, takie pomniejsze armie wlandyjskie atakować. Skolder... Broda. O, to są tacy najemnicy wikińscy, którzy bardzo często się oddzielają od Sturgi. Znaczy, oddzielają. Oni są chyba klanem, jaki jest pretendentem do tronu sturgijskiego. No i z reguły stają się najemnikami innych frakcji. Dobra, dawaj mi te podatki na szybkości. Ale akurat tego questa z podatkami warto brać przez relacje z miejscowymi. No właśnie, więc teraz mi się skojarzyło, że jednak te questy będziemy brać zawsze. I panowie... Oczywiście negocjujmy, żeby nie było. Wspaniale, punkt w uroku zdobyłem, no i relacje się polepszyły. Dobrze, że za całokształt misji, za zebranie podatków, te relacje nie spadają, to jest fajne. No i w sumie normalne, bo czemu mieliby spadać tak? No kurczę, wiecie, muszą je płacić, no to czemu mieliby się za to obrażać? Za osobę, za poborcę podatkowego, na poborce.
I ja jedynie wykonuję obowiązki, jakie mi Han zlecił, czyż nie? Dobra, zbieraj. Oczywiście są zwolnieni z opłaty. Muszę tą opcję drugą wziąć, czyli przyjmij ofertę, bo wtedy możliwe, że dostanę, nie wiem, może więcej doświadczenia, może mniej właśnie, nie mam pojęcia. Dobra, jeden zginął. No, zginął fajny. Nie daję tych bitew na automacie, bo bez sensu. Słuchajcie, zbyt duże straty ponosimy i miałem jeńców sprzedać. No właśnie, no to proponuję stąd zgarnąć jeszcze kilkunastu konnych. A potem ruszamy bezpośrednio do Wlandii, lecz nie jako handlarz, a jako najeźdźca. Napadniemy ich bezbronne wioski, właśnie trochę poplądrujemy sobie, coś takiego. No, bierzemy sobie ciebie, chłopie, wszystkich tych kolesi mi normalnie zhandluj. No to nie muszę mieć dużej armii, ważne, żebym był mobilny, żebym mógł sprawnie usiąść, kiedy się pojawi duża armia. No i tyle. Dlatego... No weź mi tu jeszcze tego chłopa i 30 zobaczcie z frakcji Humar. O, to są ci Japońcy, właśnie, to są ci Japońcy. No to ich jeszcze bym chętnie napadł, bo naprawdę bardzo mi się ich samuraje podobają. A blokują dostęp do wioski. Chyba ją plądrują nawet. Tak może... No, to może być plądrowanie. No to musimy nie dać im takiej możliwości, panowie. Bitwa o wschodzie słońca, wspaniale, atakujemy. Brutalnie. No i dobra, też teren otwarty, stepy i to ośnieżone. No, zobaczcie, naparzamy, ale u nich każde konny prawie ma sztandar. Bardzo ładnie wyglądają, naprawdę. O kurde, gra mi sobie wywaliło, wracam do was za moment. Oczywiście przed bitwą nie zapisałem i gdzieś mnie tutaj wywaliło. Generalnie dogrywam to już dnia kolejnego, bo jakoś po tym crash mi się oddech chciało totalnie nagrywać. No ale pamiętam, że bitwa miała miejsce gdzieś tutaj na północy z tą frakcją na H w nazwie. Bodajże chyba za tą rzeczką, zatem musimy przekroczyć most, a po tej bitwie ruszamy na daleki zachód. Nieco tam poplądrować wlandyjskie karawany, wioski, czy też ponapadać jakieś mniej liczne armie. I faktycznie zobaczcie, są ci Humarian Scouts. Rewelacje, bierzemy save. Wiatrze F5. Tym razem oczywiście nam nie wywali i będzie wspaniale. Ciekawi mnie, czy faktycznie kuzejcie jakiegoś lorda wyślą na zachód, czy jednak z ich strony będzie to totalnie bierna wojna. Wydaje mi się, że bierna, ale fajnie, że sojusze są tutaj jak najbardziej rzetelne i faktycznie, kiedy frakcja ma sojusz z drugą, no to do tej wojny zawsze dołącza. Chociaż byłoby też ciekawe, gdyby mieli wybór, jak w Totalurach, że mogą ich na przykład zdradzić. No bo tu mi się wydaje, że jest raczej zawsze oskryptowane i patrzcie, wszyscy zobaczcie, jego lansjerzy mają te chrągwie, ciekawe. I mają, widzę, że takie lance, tacy trochę Ashiga rozjari, zobaczcie. No, tacy trochę Ashiga rozjari. No dobra, to musimy ich wystrzelać. No bo wbicie raczej, wiecie co, frontalnie, cofnę swoich. Wbić się w nich frontalnie będzie oznaczało samobójstwo, no i pozostaje ich oczywiście z łuku skasować, no bo tarcz nie mają, co oznacza, że są bardzo, bardzo papierowym dla nas wrogiem. Temu go skillofem zapieprzał. What the fuck, okej, dostał Humar Pikeman, no i chyba to jest GG, teraz wszyscy panowie atakujcie, tu są jeszcze jego łucznicy z takimi longbowami. Nie wiem, kim byli ci Humarczycy, nie pamiętam. To byli ci chyba Japończycy, co nie? Chyba tak, no bo wiem, że oni mieli tych pseudo Roninów. O kurde, mi szlacheckiego urąba, ale w ogóle ta jego pika jaka długa jest. What the fuck, słuchajcie, to jest taki Yari czy nie? Co to jest? To jest taka... No nie, no taka typowa pika. No, no dobra, no wiecie, Yari to tam była chyba taka... Takie zakończenie, jak taki widły miał mniej więcej. Znaczy może nie jak widły, ale powiedzmy, że inna niż taka klasyczna była. I chyba to jest już zwycięstwo. No właśnie, muzyczka zwycięska nam wybrzmiewa fantastycznie, rewelacyjnie, doskonale. Przy okazji życzę wszystkim wesołych świąt, bo wy to zapewne w niedzielę odsłuchujecie. Ja to nagrywam dla was w piątek, dobra, jeszcze przed publikacją poprzedniego odcinka, więc jak się możecie domyślać, nie zdążyłem się zapoznać z komentarzami, ale spokojnie, czytam i tak wszystkie na bieżąco, więc nie możecie raczej o to mieć do mnie pretensji, bo no kto jak nie ja, kurde mele, powiedzcie mi jakiegoś innego, no w cudzysłowie, youtubera, który, wiecie, tak dużo czyta komentarzy, w sumie to dużo, wszystkie, no tych komentarzy jakoś mega wiele nie ma, ale ostatnio co mi się podoba, to ta średnia jest większa, że każdy film ma średnio te minimum, te średnio 5 około komentarzy. To jest fajne, bo wiecie, kiedyś było tak, że przez, nie wiem, 3 filmy z rzędu nie miało w ogóle komentarzy, no i była taka trochę nuda. Teraz jest niekiedy aż zanadto, bo wiecie, no też są, ja mam na kanale no około, powiedzmy tam, ponad chyba już 1000 filmów będzie, z tego co mi się wydaje. No i pomyślcie sobie, że te wszystkie filmy są komentowane, jednak o tyle jest fajnie na YouTubie, że ja mam takie miejsce, gdzie mogę...
dzień dobry, że mogę zobaczyć wszystkie komentarze od najnowszych, niezależnie od tego, pod jakim filmem zostało napisane. I to jest fajne. I zobaczcie, to są tacy chyba wikingowie. Doskonale, zobaczcie. Doskonale. No to ich napadnijmy. O nie, będzie wsparcie. Nie chcę tego wsparcia. No kurde, miałem nadzieję, że uda mi się. Chociaż może, zobaczcie. Oni się, w ogóle jak... Aha, no to brawo, dosyć dla mnie. Czujcie, że ja za nim podążałem, a kliknąłem tam jeszcze chyba lewy alt. I teraz nie będzie wsparcia. Dobrze, o to chodziło. Wspaniale, zamiast kliknąć na nich normalnie myszką, tak bym ich wcześniej złapał, ale na szczęście udało się teraz złapać, więc wy panowie atakujecie, wy na razie macie być na tyłach, żebyście się w nich nie wbili, bo jako, że to są wikingowie, to obstawiam, że będą posiadali jakieś toporki do rzucania. No, mają też łuki, patrzcie, ale to jest taka hołota, nie, to nie jest hołota, słuchajcie, to są koksy, to nie jest hołota, to są takie typowo ciężko zbrojne chłopy, no dobra, ale tam, wyrżniemy, kurde, topór leci, słuchajcie. Oj, widzę, że mocno naszych tam też dziabią, no, tymi toporami, ale będziemy tak wokół nich jeździli, to myślę, że się nie pozbieram. I teraz nasza kawaleria robi szarże, żeby lekko wroga rozproszyć. Tego typu oddziały są na szczęście mało podatne, są bardzo, przepraszam, podatne na ostrzał, na szarże kawalerii, bo gdyby mieli lance, to wiadomo, mają dobrą kontrę, ale jak mają tylko miecze i topory, miecze i tarcze, albo topory i tarcze, no to wtedy jest nieco gorzej. Okej, naparzamy, nie wiem, czy to nie było zbyt szybkie ta dzika szarża, ale w sumie widzę, że im idzie to dobrze. Kawaleria jest o tyle fajnie zrobiona, że nie zostaje w zwarciu po szarży, tylko odjeżdża i potem ponawia szarże. To jest bardzo fajne, chyba że jest to jazda typowo przystosowana do walki w zwarciu, no bo posiada na przykład miecz czy coś. I patrzcie, to jest chyba lord, tak mi się wydaje. No, dostał 40, kolega, dobra. Nie, to był weteran Oxman, ale mocni są całkiem, naprawdę. Chyba nas zabili jednego jak na razie i ranili no co najmniej kilku, a ten już jest ranny, zobacz jak powoli chodzi. Z toporem wściekły, kurde, rzeźnik. Dobra, dostał i u nas zginął obecnie jeden i to był na nieszczęście ten szlachecki. Cholera, mamy z tym pech, ale no bitwa prosta, bitwa przyjemna. Teraz podobijemy z miecza. Pięknie, no kurde, mi zblokował swoje cięcie. Dobra, ale schwytani. O, jest nasza horda mongolska. Już jest po strachem na tych terenach. I takie armie totalnie na luzie, bez żadnego problemu, kasuje. To tak, wywal mi tych szabrowników, bo są na totalnie zbędni. To jest dużo droższa i lepsza armia do pochwycenia. No to co, na pewno bierzemy sobie kolego was, na pewno sobie weźmy tych 26 level, Huskarela też weźmiemy. Tego również poproszę, to jest weteran, tego też dawaj. No i reszta to są takie już leszcze. Ale powiedzmy, że... Powiedzmy, że lepsi tacy niż żadni, więc bierzemy również i mam idealnie full wziętych jeńców. No to możemy ich zhandlować na przykład w okolicznej wiosce sturgijskiej, czy też w mieście sturgijskim i udajmy się do Tyjal. Taka mniejsza armia będzie fajna, bo będzie bardzo mobilna. W ogóle do niego zagadajmy na chwilę, może ma tego questa ze szkoleniem brata. Jakby miał tego questa, byłoby super, zobaczmy. I ty chłopie, chcesz 5 sztuk koni, jakich koni? Jakie pytanie konie? Nie mam pojęcia, ale powiem wam, wydaje mi się, że chyba mogę... No właśnie, że mogę mieć te konie. No to super, teraz mu dostarczę. Trochę sobie podbiję uroku, charyzmy. I to będzie fajnie. Nie mam już tego questa. Co to mają być za wierzchowce? Cholera jasna. Sturgijski ścigacz. Dobra, to kupię je w mieście i zapewne wyślę do niego posła i w ten sposób mu ich odstawię. Razes Riders. To jest trochę pseudo-egipcjanie? Razes... Co to jest Razes? Razes. Pierwszy widzę klan. Pokaż mi to. To są... A, z pustyni. No dobra, ale tak powiem wam ten taki ich sztandar. No tak mi się kojarzy z jakimiś Egipcjanami pseudo. I mam upgrade w łuku. Zwiększa moje obrażenia zadawane łukami o 8%. I jednostki trzeciego plus tieru zadają większy damage. Tu z kolei... Doświadczenie. Powiem wam, że doświadczenie to myślę, że będzie lepsze niż damage, bo damage tak jest fajny, a doświadczenie jednak będzie kluczowe. To oczywiście sobie bierzemy. No i rewelacja. Nasza postać ciągle jest rozwijana. I czy ja w końcu przypisałem tych moich towarzyszy z powrotem? Tak, to już przypisałem na odcinku poprzednim, jak dobrze kojarzę. Dobra, dawaj handelek. Proszę mi tutaj wszystko zhandlować. I ile kosztują te sturgijskie konie? No tutaj ich nie ma, bo to były konie wojenne z tego, co kojarzę. W ogóle, jakie mają hełmy sturgijczycy? Jakie mają pancerze? No ciekawe, taki trochę Rohan, co nie? No, taki typowy Rohan. Mają też lepsze naramienniki, jakie dają dodatkowo ochronę głowy. A moje nie dają tego. No, ale my chyba nie będą pasowały, co? Oj nie, zdecydowanie sobie nie będą pasowały. Nie ma takiej opcji. Te są nieco lepsze, jeśli chodzi o tułów, ale gorzej chronią ręce. Ale w sumie to pasują do nas.
Ale nie, na razie oddaję. Zobaczmy jeszcze pancerze. Widzę, że macie fajne rękawiczki, butki, takie czerwone niekiedy. Spięte nogawice kolczyk. Ja mam te takie moje płytowe lepsze. Dobra, to myślę, że chyba niczego tutaj nie kupujemy. Jeszcze tylko zerknę na łuki. No bo oni mają takie bardzo specyficzne łuki, ci strugijczycy. To jest właśnie taki miks niby, wiecie, refleksyjny, a niby taki, kurczę, longbow, ale za to krótki. No dziwne. Ile kasy? No, to jeszcze w sumie niedługo i będziemy mogli sobie kupić taki typowy, drodzy państwo, łuk szlachecki. No dobra, to przydałoby się w sumie iść północą tam jechać. Wiecie co, to może udajemy się drogą północną, no to przy okazji... A, i miałem sprzedać jeńców. To przy okazji te konie sobie kupię. I to jest piechota... Jaka to jest piechota, słuchajcie? Co to są za oddziały? To są Exiled Villager. No dobra, napadnijmy tych villagerów. Zbuntowani. Oathbreakers. nieźle. Oath to chyba byli zaprzysiężeni, czy nie? Poczekajcie, bo coś kojarzy ten nick. I co to jest? Drogas Faction. Oni mają Asarajczycy i troszkę tych, i troszkę, zwróćcie uwagę, strugijskich. No to możemy ich napaść. Mamy bardzo dużo jeńców, więc to będzie bardzo dla nas profitowy pojedynek. Ale z tym Oath to kojarzę, bo wiem, że w Total War Attili byli ci za przysiężenie Trakowi. O, w ogóle są ode mnie szybsi, no to nie ma co ich gonić. No i oni coś tam mieli z Oath w nazwie. No chyba to znaczy zaprzysiężony, jak dobrze kojarzę. Możecie w komentarzu napisać, chętnie się dowiem. I już jakaś bitwa chyba miała miejsce. Na to wygląda. No, ciekawe. Obecnie jest 35% zmęczenia wojny. Dobra, no to idziemy do karczmy. Ja chcę wybrać ręcznie więźniów, bo nie będę sprzedawał tych swoich właśnie szlacheckich, których chętnie do swojej armii wcielę. Więc ciebie, kolega, sprzedaję, ciebie sprzedaję, Keshika zostawię. No i świetnie, 3 koła zarobione. Czy macie konie, czy nie? Macie jednego ścigacza. Boże, tysiak? Kurwica, drogi. Nie, to zdecydowanie za drogi. No to nie, to jedziemy dalej. Może w Warno w Apolu będą. Warno w Apolu. Brakuje mi tutaj, kurczę, tego podziału jednak na Nordów i na Wegirów. To było fajne w Urbędziu, ale na 100% jestem święcie przekonany, że powstanie odwzorowanie mapy i czasów z Urbenda na silniku Bannerlorda. I w to na pewno też kiedyś sobie zagramy, bo wiele osób pewnie miałby ochotę coś takiego zobaczyć. Dobra, tutaj są ścigacze, też są drodzy. W ogóle są dosyć przeciętni, ale chyba ich nie kupuję. W razie czego, jak się quest pieprzy, to powiem wam, że kij z tym. Jakoś mi to bardzo nie będzie przeszkadzać. Boże, ta nazwa, kurczę, miasta Sibir. Kurde bele. No to niezły Sibir. I Sturgen Raid, Sturgen Hodlum. Czy ja nie jestem w stanie ich, słuchajcie, zmasakrować? Wydaje mi się, że jestem, bo to jest sama piechota. Rabusie. O, jaka armia, ale są za to bardzo szybcy. I to może być już większy problem. Jednakże nie mają konnicy. Mają trochę strzelców, ale wydaje mi się, że możemy wokół nich jeździć. I no zobaczcie, jest przewaga, więc muszę mieć do dupy armię. No to napadnijmy ich. No i z tej bitwy będzie bardzo dużo sławy, zapewne tylko są lasy. Więc proponuję taki myk. Wy do tyłu, wy atakujcie, panowie. No i klasycznie mamy za zadanie wroga wystrzelać. Może są to oddziały początkowe i jeszcze nie posiadają żadnych toporków do rzucania. Jeśli by tak było, no to byłoby super. No panowie, strzelajcie i wy macie... Oj, chyba macie te toporki, co? Oj, macie te toporki. Nie, chociaż nie mają chyba. Nie wiem, nie widzę, żeby czymś rzucali. No coś tam rzucają, ale powiedzmy, że nie są jakoś mocno pancerzeni. Dam radę prawdopodobnie na luzie ich wybić, ale tarcze mają fajne, się dobrze chronią. Jednak jak ich okrążymy z każdej strony, to te tarce im nic nie dadzą. Ale ładnie się chronią, naprawdę, trzeba przyznać. No, jednego syna szlachcica nam ubili. Bardzo w takim gęstym szyku idą. I mogą się dzięki temu wspierać bardzo mocno. Dlatego szarży jeszcze nie zrobimy. Najpierw... Oj, chłopie, dlaczego żeś się tam wbił, człowieku? Dlatego najpierw proponuję ich przerzedzić mocno łucznikami, a potem wyślemy kawalerię lansierów do przodu. No, trochę naszych ginie, ale większość z tego, co widzę, raczej jest ranna, a nie umiera na śmierć. No, wrogi dowódca łuczników poległ, świetnie, możemy ich od razu też wybić, bo oni do nas strzelają, ale w sumie dużo nie robią. Ci sturgijscy łucznicy to są chyba najgorsi łucznicy w całej Kaleradzie, tak mi się wydaje. Oj, fuck. No, najlepszych to mają Battańczycy spieszonych, a konnych to Kuzaici i Asarajczycy, ale wydaje mi się, że Kuzaici mają jednak lepszych. No, chyba że ci Mamelucy, Kuzaicy to jest ten sam poziom. Mogą być, nie wiem. No, ubili nam Kangliego jednego. Niedobrze, ale my już byliśmy, zobaczcie,
37. No to proponuję teraz szarża naszej kawalerii. Niech już się rozpędzą panowie, a ci dalej, zobaczcie, tak jeżdżą wokół nich chamsko i napadają. O, fuck, dam radę czy nie? Dałem radę, dobrze! Teraz od pleców pomóżmy naszemu, żeby nie miał problemu żadnego. No i już się, zobaczcie, kawaleria rozpędza chyba nasza, czy już nawet się wbiła w to miejsce. Nie, dopiero jedzie, zobaczcie, jadą, wściekli. A ci się niczego nie spodziewają, że teraz będzie atak, bo zobaczyli naszą strategię polegającą, fuck! Szybko do tyłu, dobra, bo mi koń by został okulawiony. Polegającym na walce podjazdowej, a teraz już normalny atak chamski. I widzę, że komputer zaczyna się wycofywać. Ubimy jeszcze dowódcę tych panów, czy też chorążego klasycznego. I to jest GG WP, wspaniale. No to jeszcze troszkę głów zetnijmy i będę zadowolony z tej bitwy. Oj, będę zadowolony. Dajesz. U nas zginęło 3 jak na razie. No, powiem, że do zaakceptowania. Jak na taką bitwę, to jak najbardziej do zaakceptowania. Ale wiecie, czego jestem spragniony? Oblężeń! Oj, jestem spragniony oblężeń i to bardzo. Nie ma się doczekać, kiedy w końcu będziemy w jakimś pierwszym, jakimś oblężeniu mogli wziąć udział. No myślę, że niebawem i tak wybuchnie ponownie wojna z cesarstwem. W sumie to najbardziej chciałbym wojnę z Aseraj. Oj tak! Sobie wizualizujesz taką hordę stepową na pustyni. Dobra, już wygraliśmy. 97 punktów sławy, świetnie. Sporo morale, sporo nowych jeńców, sporo łupów. Zatem dużo kasy. Idziemy jeszcze do Balgardu. No i fajosko. Tylko niestety na tych terenach nie mogę... jak to są takie wierzchowce. Nie jestem w stanie na tych terenach, no właśnie, wyrobić własnych jednostek, więc muszę bardzo z nimi ostrożnie i punkt w przebiegłość wbiłem świetnie. Jednostki bandytów w twojej drużynie zyskują doświadczenie 20% szybciej. Nie, to jest lipne. Podczas targowania o 20% łatwiej przekonać się z bandytów do pokojowego odejścia. Wiecie co, wydaje mi się, że to jest lepsze, bo napady na wioski mogą być ciekawsze. Generalnie obie rzeczy są średnie, ale z dwojga złego wolę to. No i co, kawalerie, jeźdźcy. Obrażenia broni jednoręcznej zwiększone, gdy walczysz z wierzchowca. Fajne. A to jest pod piechotę, co nie? To jest... więc bierzemy oczywiście pod kawalerię. My gramy jako kawaleria. No i tędy to już w sumie... musimy zobaczcie, zejść z Skandynawii. Ja to tak nazwę. Niżej. Idziemy do Omoru. Omor. Fajny mają ten, zobaczcie, sztandar takiego okrętu, bardzo ładny. Okej, wbijamy tutaj. Zobaczmy, czy macie te konie w jakiejś normalnej cenie. O, słuchajcie, tutaj są, powiedzmy, że w miarę normalne, bo chcę tę misję zrobić, żeby nie było, że nie zrobię. Dlatego dajmy łapówkę i weźmy na chwilę do warowni. O, wpuszczę mnie nawet. Zbieranie należności... Nie chcę tego questa robić tutaj, nie ma sensu. No i jeszcze macie miasto Warek. Nie kojarzę tego miasta. I Rewil. A, bo to jeszcze jest ten, północ, dobra, wydawało mi się, że to jest już nieco niższy teren. Ale mi się delikatnie pomyliło i 2-2. Dalej nie wiem, słuchajcie, co to znaczy, że chodzi o ilość wygranych bitew. Nie mam bladego pojęcia, naprawdę. Nie mam bladego pojęcia. Ale z cesarstwem fajnie byłoby żyć w pokoju. Byśmy byli... dzień dobry! Kogo my tu mamy? Powiem wam, że... byśmy byli taką hordą najemną, takimi hunami na usługach cesarstwa, byśmy plądrowali jakichś tam Asarajczyków, którzy się buntują i nie płacą łapówki, daniny znaczy się. No dobra, panowie, oddawaj te towary, albo cię zmasakrujemy i ty masz... aha, wlandyjski uzbrojony kupiec. Oj, nie powinno być problemu. Co prawda napadanie na karawany nie jest zbyt dobre, ale kistym, powiem wam, kistym. Wszyscy na Hama do ataku, nie ma co tutaj się z nim bawić, mają bardzo dużo strzelców z tego co widzę. Nie, mają dużo bardzo... tak, mają mnóstwo strzelców i dużo kawalerii. I to jest ta jazda wlandyjska, ona jest dosyć ciężką jazdą. Co wcale nie będzie łatwe, więc przejdźmy do walki w zwarciu. No właśnie, to już jednego nam ubili, naszego towarzysza, który jest totalnie do dupy, kolesie. No pyk, dostał, dobrze, ale my sobie miażdżymy. Iii, masz... a co to za gościu? Co to za kurdebele kuzaicki renegat tutaj? Zobaczcie, ja cię tu z łuku chamie jeden ustrzelę. Nie zasługujesz na honorową śmierć. Dezerterze jeden. Tengri cię do siebie nie przyjmie. Jedynie Erlik Khan w swoich podziemiach. No, kuzaicki dowódca karawany. No to niezły Mongol sobie, kurczę, biznesy robi na zachodzie. No bo mam tego moda, co wiecie, sprawia, że tarcze na plecach normalnie mogą zatrzymać uderzenie. I właśnie zatrzymał teraz, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ktoś mi napisał w komentarzu pod jednym z pierwszych odcinków, że ten mod może czasem powodować, w jego przypadku, powodował crashowanie podczas oblężeń, więc jeśli podczas oblężeń nam skraszuje, to będę wiedział, jaki mod za to odpowiada, więc no spoko, ale no wolałbym na razie tego moda nie włączać, bo obecnie żadnych problemów nam nie sprawia.
Jeden konny nie żyje, ale oni kurde kąsają, naprawdę. Patrzcie, pięknie, pięknie. No świetnie, udało się wyciąć całą karawanę. Jeden zginął, sporo łupów zapewne na tym zarobię. Moja tarcza też mnie, widzę, że tutaj obroniła. Chociaż strzała się, widzę, że lekko przebiła przez tą tarczę. Okej, okay, bierzemy wszystkich więźniów, bierzemy was, upgrade'ujmy na lepsze modele, Kashika na gwardzistę Hana. I to, słuchajcie, to już jest prawdziwe elita, zobaczcie. 260 włóku i jeszcze tak lewia, no oni są świetni, tylko nie wiem dalej, jak mogę przestawić im tryb, z tego, czy ja właśnie, kurwa mać. No, gratuluję mózgu, no Jan. Czy ja właśnie wydam swoje wierzchowce, kuźwa, na ulepszenie jednostek? No ja pizgam. What the fuck? Chodzi mi o to, jak mogę zmienić jednostką strzelającym tryb walki w zwarciu. No kurwica, ludzie, jak ja to mogę zrobić? Nie no, błagam. W ogóle macie olej. Znaczy, skąd ja mam ten olej? Nie chcę go, sprzedawaj. No to jeszcze podejdźmy do rewilu. No i tędy chyba nie zjadę, co? Nie, tu nie ma żadnego przejścia. No dobra. No dobra. Żaden problem, zróbmy sobie save'a, bo z tymi save'ami to ostatnio zapominam, a bywa z tym problem, muszę sobie, że tak powiem, taki nawyk, niczym bym grał w Gothica, zrobić częstego save'owania. Manhunters, łowcy ludzi, tak? Dosłownie chyba to oznacza, Manhunters, wow, dobra, no i to jest jedynie kusak, no to troszeczkę, powiem wam, problem mamy, no dobra, no to ewentualnie tutaj jest wioska, która wierzchowce produkuje, Rzymian, ta nazwa, może tu będą mieli konia i to mogą mieć też w fajnej cenie. I ty, kolego, masz dla mnie zadanie, a co to jest za zadanie, przejść do złoty, to jest zadanie, poborca podatków, nie chcę się tego robić, to mało za to jest z korzyści, tam niby relacje z miejscowymi, ale po co mi relacje tutaj, w tym miejscu, są mi totalnie niepotrzebne. I macie, o Boże, cy drodzy, dobra, słuchajcie, kij z tą kasą, kij z kasiorą, bierzemy wszystkich normalnie, mamy dużo pieniędzy po powrocie z Wlandii, możemy nawet wrócić już mając jakieś 100 tysięcy, o właśnie, ile zarabia nasz nowy sklep, tak przy okazji, zarabia, wow, ale to tak trochę do dupy. No właśnie, to jeszcze go chwilę tutaj zostawię i może zmienię znowu na tkalnię wełny. No bo nie chcę go sprzedawać, chcę już się przyzwyczaić, że w Baltakandzie będę miał wszystkie warsztaty, dlatego że na przyszłości tam założymy naszą stolicę. No i warsztaty w miastach wrogich wyparują, mówiąc. No tak bardzo, wiecie, na skróty. Wszystkie jednostki zyskują dziennie plus 2 doświadczenia. Fajne. Jednostki takich, wiecie co, wolałbym zdecydowanie to. No, bo tych elitarnych nie muszę jakoś szybko awansować, wolę wszystkie awansować. Te podstawowe, czy coś, żeby nam się armia ogólnie awansowała równomiernie. I mamy turniej u wikingów. O, no to chętnie bym wziął udział w takim turnieju. Tutaj są bardzo fajne walki, no bo z reguły walczy się na topory. Tyjalski koń do wygrania. Wspaniale, przyda się. Jest to koń już ten taki... nie, to nie jest ten wierzchowiec wojenny, bo myślałem, że taki będzie... O Jezu, dlaczego ja mam łuk? Dlaczego ja mam... O, piękny headshot, słuchajcie! Jaki headshot wspaniały! Wspaniale! No, myślę, że to będzie ten, wiecie, wierzchowiec, który mogę ulepszyć elitarne jednostki. I naprawdę ja nie mam żadnego miecza, poważnie. Dobra, ale tak już się... zakwalifikowałem do kolejnej rundy. No o Boże. Dawaj mi szybko topór, chłopie. Dawaj topór! Dawaj topór! Jeb z kasku! No nie tak z kasku. No, musimy... No kuźwa. I przyrąbał wszczęt. Ale słuchajcie, przeżyliśmy dalej. Najważniejsze, może będzie... Ale masz fajny hełm. Taki rochańczyk. Może będę miał normalną broń, nie kurde sam łuk. Bez niczego. No dobra, mam toporek. Słuchajcie, dobiegniemy do przodu. Pomóżmy naszemu ziomkowi. 2-1 tego dziadygę skasujemy i będzie zwycięstwo. O właśnie. No i tego już na luzie z kasku. Pięknie dostał, ale hełmy mają świetne. Kurde, serio. No ale mój jest lepszy, ale mają bardzo fajne hełmy. Taki typowy rohan. Dobra, topór i tarcza. Typowo jak na wikinga przystało. No to słuchajcie, od razu skok i w łeb umieszczymy. O kurde, no... Choć z tarczy go walnij. To są duże tarcze, więc nimi powinny być większe też obrażenia tego typu. No, przydał się jakiś modyfikator, żeby te tarcze wikińskie miały większy damage, bo one mają umbo na środku, widzicie? Takie metalowe. Co, jak się czym pieprznie, to no dużo będzie robiło. Ogólnie to myślę, że miało za zadanie chronić rękę, która trzymała tarczę. Na wypadek, gdyby, nie wiem, strzała przebiła tarczę, no to wiadomo, tego umbo nie przebije, bo to jest żelazne.
No kolego, wyglądasz na elitarnego, ale jestem bardziej elitarny niż ty. I patrzcie, ma 2 HP obecnie. No, albo ma więcej, bo mu jakieś rzeczy boostują. Tylko sobie starczy, dobijmy, co wy na to? Zhańbmy go. Musimy go zhańbić. No kolego, z kasku czy z piąchy? Chodź tu, łajzo jedna. Ile masz tego życia? No, już na pewno nie ma dużo. Ale zaraz mi się skończy tarcza, to może przestanę gridować. Bo będzie to dla nas lipne nieco. No, patrzcie, odpala się koleś. Ale chcę go starczy zjawnąć. Pięknie, udało się, udało się. Wiking, znaczy wojownik ze stepu Nojan wygrał turniej u wikingów. Dobra, 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 dobra. Wjeżdżamy sobie tutaj. No i mamy zamek Newiańsk. Newiańsk. Kto wie, może właśnie ten zamek sobie podbijemy. Nie, no z taką armią to nawet nie mam podjazdu najmniejszego. Nie ma totalnie szans, ale kolejna karawana. No i wiecie co, ja chętnie sobie tę karawanę napadnę. Czemu nie? Z przyjemnością naprawdę. Z wielką przyjemnością, ale bym chciał zrobić to jednak... O, widzę, że Wiking też za nią, zobaczcie, ten, za nią jedzie. I wygasł pakt o nieagresji. Dobra, ma być za dnia bitwa. Gonimy, 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 gonimy. Piękna przełęcz górska, fantastycznie. Oddawaj towary! Od teraz należą one do mnie. Wszyscy na Hama do ataku. Nie ma litości. I to już, zobaczcie, elitarna armia. Kurde, te maski takie, jak mieli kumanowie, czy tam połowcy, czy tam kipczasy. No, widzę, że chcą zająć Highgranda, bo mają sporo łuczników, ale spokojnie. I ja im nie dam w spokoju zajęcia wyżyn. Oj, nie dam wam takiej możliwości, panowie. Dobra, kasujmy gnojków, póki się wycofują. Oj, widzę, że ładnie zrobił. Zjeżdża ze wzgórza. Ale ta jego jazda jest słaba, to chyba nic nie zrobią. Ała, kurde, z kuszy wyrwam chyba. No, kusze wlandiańskie są świetne, poważnie. Jest to bardzo silna frakcja, militarnie. I najprostsze do operowania, według mnie. Najprostsze. No, okej, okej, okej. Chociaż ktoś powie, że... Oj, sorry, sorry, kolego. Ktoś powie, że kuzyci są najprości, bo wysyłacie jedynie konnych łuczników do ataku i oni sobie sami jeżdżą i koszą. Ale w praktyce, uwierzcie mi, banalnie się steruje dużą ilością kuszników i piechoty. Po prostu na wzgórzu macie kuszników i oni kasują wrogów błyskawicznie. Serio, to sprawia tak wielką satysfakcję. Uwielbiam tak grać właśnie. No kurde, bele, naparzają do mnie z tych kusz swoich. Dziadowskich, no, dostał w gardło, ten dźwięk słyszeliście, jak się tam, wiecie, chciał przełknąć czy coś i nie mógł, bo kurde, gardło przebite. Pięknie, no i tam jeszcze dobijemy chorążego, który jest chyba na koniu. O, ale piękny ten, to jest chyba zachód słońca. Nie, to będzie wschód słońca, to będzie wschód słońca. Dobra, cyk, dostał, ale przeżył, pyk, 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 pyk i nawet się potknął lekko. Ale jak go dobiję, będziesz mój kolego, wspaniale. No i chyba karawana w całości splądrowana. Jeszcze żyje 4 gdzieś. A, kawaleria żyje. No to musimy ich dobić. Ten widzę, że już ucieka. Jest bardzo daleko. No to pewnie się wycofa poza pole bitwy. No, a tych dwoje to wytniemy na luzie. No bo są otoczeni przez naszą hordę. O, już zostali chyba właśnie wybici. No to wygląda. Czy tak? Da, dokładnie. No i super. Wygraliśmy kolejną bitwę. Bardzo fajnie, doskonale. Dobra, wychodzimy. Nikt nie awansował. No, smutna, bo się niby ja awansowałem, ale to jest chyba fake. Jeńców bierzemy, wszystko to bierzemy. Chyba, że może faktycznie awansowałem. Zobaczmy, nie, no to jest lekki fake. Okej, no to w Senonie chciałbym schandlować wszystkich jeńców i wszystkie zdobycze, jakie udało mi się zdobyć. Dobra, dawaj teraz handelunio. No i pyk, pyk, pyk. Zobaczcie, dużo kasior wpadło. Macie może te konie strugijskie? Macie 2, no to weźmy kupmy od razu. Wspaniale, wspaniale. Ale chyba zmienię produkcję tego warsztatu. Chociaż może, wiecie, się jeszcze poprawi, bo to dopiero początek. No nie wiem. Ewentualnie nie wiem, czy jak zrobię tutaj wełnę, to czy przypadkiem produkcja wełny w tym drugim nie zostanie zaniżona połowę. I nie będą się dzielili. To jest taki eksperyment. I patrzcie, kogo my tu mamy. No idealna armia, żeby ją napaść. Idealna armia. Co ty masz, kolego? Masz trochę jeźdźców. I ty masz już... elitarną armię. No właśnie. Mają też, zobaczcie, Fiana. Mają 9 strzelców. Oj, nie, czy chcą go atakować. Nie, że chcą go atakować, słuchajcie. Boję się, że... Wiecie co? Chyba mu odpuszczę. Dlatego, że to jest taka armia, że poniosę gigantyczne straty przy tym. Tak, słuchajcie. Wlandia ma... Nie, nie, zdecydowanie, słuchajcie, nie. Bo stracę pół armii, będzie musieli się cofać. Bez sensu. A ja chcę tutaj w tej Wlandii troszkę czasu spędzić. Troszkę tam, wiecie, poplądrować. Wygrałbym to, ale straciłbym co najmniej 20 ludzi. Za dużo to by było. Bo już z taką mniejszą armią nie byłbym w stanie niczego tu więcej zdziałać. Ale możemy sobie tą wioseczkę napaść. No właśnie, dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Witamy serdecznie, podaj mi wrogie działanie, oczywiście złup wioskę i będą stawiali opór, no to ją napadniemy.
klasycznie, najazd na Wlandię. Taki będzie tytuł dzisiejszego odcinka. No i wszyscy na Ham atakujecie, do przodu. Taka biedna wioseczka, ale kurde, stepowi jeźdźcy, to wiecie, są tak wychowani, że w ich przypadku każdy jest wojownikiem, czy to doborowy żołnierz w armii, czy to zwykły mieszkaniec, dlatego też atakują bez zastanowienia innych mieszkańców, bo myślą, że oni też są wojownikami od dziecka. Okej, okay. Oj fuck, ale mocno go chyba, o kuźwa, ale przyrąbałem, słuchajcie. No przyrąbałem fest, o jedź, no ja szybko, bo mnie teraz wystrzelą. Fuck, do tyłu. Dobra, lekko ich tam rozkojarzyłem i teraz może moi będą mieli dzięki temu fajną szarżę. Ale w to drzewo przyrąbałem, kurde bela. Wszyscy panowie, atakujcie na Hama. Już są, zobaczcie, coraz bliżej. Nasza horda nadciąga i dalej do mnie strzelają. Z tego co widzę. Jakaś dwójka mnie goni, to tą dwójkę pozwolę sobie wystrzelać, bo oni nie mają łuków. No panowie, dzień dobry. O kurde, prawie wyrwałby headshota. Prawie, ale wieśniacy, zobaczcie. Ładnie stawiali opór, co nie? Ładnie. Prawie ubili dowódcę ataku. No, leci strzała do mnie. Niedobrze, może mu w nogę strzelę. Aj, broni się. Okej, leży wspaniale. I ubili mi, słuchajcie, dwóch. Co jest? Panowie, weźcie się przez nich przejedźcie. No kurde. Wszyscy normalnie na Hama atakujecie, nie ma co się bawić. Bo są bardzo mocni kusznicy. Patrzcie, ich milicja to jednak jest dobrze uzbrojona. Niby chłopi, ale kusze mają. Ty, no co się dzieje? No ludzie, z nimi idzie ciężej niż z tymi karawanami, naprawdę. Poważnie. Pyk, okej, nie trafiłem. No i teraz, gdybym miał rozkaz dla łuczników, żeby zaatakowali wręcz, no to byłoby po problemie. No to byłoby proste, chyba że wstrzymać ogień. I może teraz zadziała to, zobaczmy. Może na wstrzymaniu ognia przejdą do walki w zwarciu. No ale naprawdę, słuchajcie, oni nas miażdżą. Zginął nam 6 konnych. 6, czajcie, ale tak, zobaczcie jak pięknie. Już ich kosimy. No, ewidentnie ten las jest tym, co działa na korzyść wroga. Ewidentnie. Patrzcie, na blisko nas naparzają. Chamy jedne. No, muszę ostrożnie, bo zaraz padnę z tym na strzała. Fuck! Okej, wrogi dowódcy uczników poległ, świetnie. A zdobijamy tych chamów, rewelacji. O, Kongo jeszcze stranował. No, plecy. No, ale zginęło nam 8. 8. W tym ludziska 3 szlachciców. Izdę. No, ciego włócznicy są mocni. O kurde, prawie bym, zobaczycie, poległ. I nie, najlepsze jest to, że nie pańkują, bronią wioski do końca. To jest najlepsze. Na dobi mi dziadów, koniecznie. Brutalnie. Okej, już widzę, że ten koleś ucieka. No, tego już dobijemy chyba. Ta, dobiliśmy, no i udało się wygrać. Ale wow. Nie spodziewałem się, kurczę, takiego oporu, naprawdę. Nie spodziewałem się takiego oporu, może dlatego takie straty poniosłem, bo wysłałem wojska na hulajducha, do przodu po prostu. A tu proszę, jednak teren bardzo nasz konny potencjał osłabił. Dobra, wychodzimy. 10. Padło. 10. What the fuck. 10, żejcie. Dobra, tego na razie nie ulepszam, żeby mi tych, wiecie, wierzchowców nie potracić. No i jest teraz napad. Okej, no to plądrujmy na razie, ile się da. Jakieś tam futerko splądrujemy. Tylko gorzej, jak coś mi się tu pojawi, to nie wiem, czy będę miał jak uciec. Bo to jest troszkę taki... Wiecie co, zrobię save'a w razie W. Zrobię sobie save'a, powiedzmy, 16. Żeby nie było lipy. No i będziemy powoli kończyli odcineczek. Zatem jak się podobało, to standardowo zachęcam do oceniania, komentowania i subskrybowania kanału. Wpadnijcie na Facebooka i na Discorda. No i dziś wieczorem również we Wielkanoc na streama wieczornego z Kingdom Come'a. Macie podane linki w opisie. Oh fuck. Macie podane linki w opisie i teraz ja muszę jakoś wykminić, żeby go wyminąć. Ale to może nie być takie trudne. Oj, to będzie, słuchajcie, trudne. Chociaż może nie. Może będę szybszy jednak. Ale szczej, co i co? Łysa, pajaca, łysa. Dobra, słuchajcie, na razie trzymajcie się. Do następnego.